Ja teraz drogą wojewódzką numer 960 jadę przez Bukowinę Tatrzańską. Jadę teraz takim 9% podjazdem pod górę. Wyprzedzam po drodze jadących wierzchem konno. Generalnie rzadki widok, chyba po raz pierwszy na kanale mam okazję pokazać jadących wierzchem. Oczywiście jadący wierzchem też muszą się stosować do przepisów ruchu drogowego, choćby w kwestii pierwszeństwa, co to znaczy moc samochodu. Nieważne, że ciągła, ale przynajmniej z drugiej strony nie siedzi mi na zderzaku i nie pogania, a nie ma autko mojej większej siły, aby się wspinać pod tę górę. Droga kręta zaraz mi się kończy. Zaczyna się obszar zabudowany. Choć pod górkę cały czas jeszcze się muszę pomęczyć. I znowu trzeba zrobić redukcję, bo nie dajemy rady na zbyt wysokim biegu. Czyli takie zwiększanie i zmniejszanie biegu. Zwiększanie i zmniejszanie. Tak wygląda jazda. Jazda po górach. A tutaj cały czas jestem pod górą. Carusieńki czas jestem. Jestem pod górkę. Nic nie ma luzu, nic nie ma spokoju. Cały czas pod górę. Teraz jest trochę spokoju, gdzie jesteśmy na płaskim terenie. I tutaj, będąc na tym płaskim terenie, możemy sobie zaobserwować niesamowity spokój. Bukowina jest taką dosyć popularną miejscowością turystyczną. Przybywa tutaj bardzo dużo turystów. Myślę, że w lato pewnie ten, czy w ogóle w sezonach, czy to letnim, czy zimowym, pewnie ta liczebność mieszkańców zwiększa się pewnie kilkukrotnie. Kilkanaście-krotnie, podobnie jak w Zakopanem. A tutaj można powiedzieć, jest pusto, chyba że to pora obiadowa jest. Chwila po 12:00. Środa. W niedzielę to jeszcze by można powiedzieć, że wszyscy są na sumie w kościele. No chyba że jedziemy takimi bokami Bukowiny, że... Bo pamiętam, że kiedy jechaliśmy przez Bukowinę, to było ogrom ludzi. Ale to nie wiem, czy wtedy drogą, czy tam krajówką, żeśmy nie jechali. Tak jest. Czyli bardziej po centrum. Znowu, można powiedzieć, spinamy się pod górę. Za chwilę będę miał rondo, będę jechał w drogę 931. Za 400 metrów, na rondzie drugi zjazd. Tak właśnie się zastanawiam, czy wtedy żeśmy nie jechali gdzieś właśnie dookoła. Od Łysej Polany żeśmy jakoś jechali, więc być może, że tam byliśmy gdzieś bliżej centrum samej Bukowiny, bo tutaj już jest też teren, gdzie jest więcej ludzi.
Tuż na lewo, jak się spojrzy, to widać Tatry. W zasadzie na wyciągnięcie ręki one są. A my mamy 10% zjazd z góry przed sobą. Paradoksalnie jadąc tutaj nie widzieliśmy gór. Była piękna, słoneczna pogoda, nie było widać gór. Teraz widzimy te Tatry, ale co się okazuje, nad nami pojawiła się ciemna chmura. Więc kto wie, czy gdzieś tam zaraz nie będzie jakiegoś załamania pogody, nie nadejdzie jakiś deszczyk.